Cześć i czołem, dzisiaj testuję LG X Cam. Dwa aparaty, czyli flagowa funkcja LG G5 w średniej półce cenowej. Brzmi bardzo ciekawie, więc zobaczymy, jak sprawuje się LG X Cam. Do dzieła! Jeżeli chodzi o wygląd, to Cam nie robi na mnie pozytywnego wrażenia. Jest w całości plastikowy, ale to akurat domena większości smartfonów. Problemem jest jakość materiału, bo jest to najgorsza możliwa odmiana plastiku, oczywiście z wyłączeniem błyszczącej opcji, bo niestety tył będzie się wycierać i szybko przestanie wyglądać tak jak na początku. Już widzę te rysy i przetarcia w miejscach, w których telefon opiera się na stole czy innej powierzchni. Co więcej, na bokach są wstawki z błyszczącego srebrnego materiału, które mają udawać metal. Robią to na tyle nieskutecznie i niedbale, że wygląda to po prostu słabo i niechlujnie. Owszem, wyszczuplają wizualnie budowę, ale moim zdaniem można to było rozwiązać w zupełnie inny sposób. Warto wspomnieć, że nie mamy dostępu do baterii, mimo że przez całą obudowę idzie charakterystyczny pasek, wskazujący, że jednak może da się dostać do baterii. Telefon trafił do mnie nowy, a już ta część obudowy odchodzi, tworząc niemałą szczerbinę. Aby tak nie psioczyć, powiem, że sądziłem, że aparaty będą bardziej wystawać z obudowy, ale nic takiego miejsca nie ma. Owszem, nie są idealnie zlicowane z korpusem, ale taki odchył od normy jest jak najbardziej dopuszczalny. Dodatkowo jako zaletę traktuję front, nie jest on zagospodarowany tak jakbym chciał, natomiast popatrzcie na ten piękny mieniący się wzór, udający szczotkowany metal. Ja to kupuję, bo wygląda to bardzo ładnie i niekonwencjonalnie. Dodatkowo spójrzcie na górę, która jest delikatnie wyprofilowana tak samo jak szkło, podobny myk co w G5 i to mnie bardzo cieszy. Jak weźmiemy smartfon w dłoń, to dopiero uśmiech pojawi się na twarzy. Nie tak łatwo jest znaleźć smartfon, który waży 118 gramów i mierzy 6,9 mm. Te parametry sprawiają, że urządzenie nie ciąży w dłoni w sumie i nie czuć, że mamy go w kieszeni. To jest akurat i dobre i złe, bo panicznie możemy sprawdzać, czy nasze urządzenie cały czas tam się znajduje i czy go nikt nam przypadkiem nie sprzątnął. A to może wprawić obserwatorów na ulicy w niemały śmiech. Obija się od jednej strony z zaletami do drugiej z wadami. Jak to wygląda technicznie? 5,2 cala i rozdzielczość Full HD dając 424 ppi. Zagęszczenie świetne, jak na średnią półkę. Technologia ekranu to LCD IPS i tutaj zaczyna się zabawa. Spoglądając po raz pierwszy na ekran, wrażenie jest takie: o, ale fajny ekranik. A z każdą kolejną chwilą emocje opadają. Pierwsze dobre wrażenie telefon sprawia z tego względu, że czernie są bardzo głębokie i próbują naśladować AMOLEDy, w sumie dosyć skutecznie. Jeżeli się przyjrzymy nieco dłużej ekranowi, to widać, że inne barwy nie są najlepiej oddane. Takie kolory jak zieleń, fiolety są spoko, ale żółcie, pastelowe barwy już niekoniecznie. Dziwi to tym bardziej, bo ekran ogólnie jest zażółcony i w sumie ciężko biel nazwać bielą. Wpada ona bardzo mocno w kolor żółty, zmieszany z błękitem i zielenią. Dawno takiego efektu po prostu nie widziałem. Nie zmienia to faktu, że kolory są mocno nasycone. Zdecydowanym plusem ekranu jest jego jasność. Bez problemu radzi sobie w terenie, jest mega jasny i co najważniejsze, LG poszło po rozum do głowy i w końcu w średniej półce umieścił czujnik światła. Gdyby nie to, że to jest standard, to teraz zrobiłbym owację na stojąco. Kąty widzenia są spoko, ale widać charakterystyczny spadek jakości dla AMOLEDów, mimo że cały czas tutaj mamy LCD IPS. Ekran jest chroniony szkłem Gorilla Glass, nie ma natomiast informacji o podanej generacji, ale w ciemno strzelam, że to Gorilla Glass 3 i nie sądzę, abym się w tej kwestii pomylił. Powiedzmy sobie szybko o podzespołach, za pracę urządzenia odpowiada, jak ja to nazywam, jednostka chińska, bo dominuje w smartfonach typowo azjatyckich. Mowa o MediaTek 6753 o taktowaniu 1,14 GHz, natomiast program zainstalowany na X-Camie wskazuje taktowanie 1,3 GHz. Dodatkowo LG dorzuca 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej, co robi z tej maszynki urządzenie zupełnie standardowe. Za około 500 zł jesteśmy w stanie kupić nowy smartfon z Chin o dokładnie takich samych parametrach. W tym miejscu spodziewałem się więcej po LG, bo Cam w teście Antutu osiąga około 35 tysięcy punktów, a to nie jest dużo. Jeszcze dosłownie dwa słowa o baterii. Akumulator o pojemności 2,5 tysiąca mAh zachowuje się grzecznie. Grzecznie, czyli nie powoduje u nas wybuchów agresji. Wytrzymuje około 4 godziny na ekranie, więc wynik nieco ponadprzeciętny. Daje to spokojnie 1,5 dnia pracy, po rywach, może nawet 2. Z baterii jestem względnie zadowolony.
Czekacie pewnie na aparat, co? Jest to wisienka na torcie, więc zjemy sobie ją na koniec. Tymczasem pora na tort, którym jest system. Android 6.0 plus nakładka LG to połączenie dobre, o ile nie zainstalujecie zbyt dużej ilości programów. Cam, jak inne LG, przy nieco mocniejszym obładowaniu pamięci, lubi się przycinać, ciąć, łapać zadyszki. Jednak jeżeli dbacie o to, aby co jakiś czas usuwać niepotrzebne apki, to smartfon powinien działać Wam bardzo dobrze. Podczas moich testów nie wywinął mi żadnych numerów, był stabilny, nie licząc kilku wpadek z animacjami. Z kultury pracy byłem bardzo zadowolony. Interfejs nakładki nie przeszedł wielkich metamorfoz, jeżeli cokolwiek się zmieniło. Ekran blokady jest bardzo estetyczny, jeżeli nie używamy żadnych zabezpieczeń. Niczym jak w iPhone'ie nie mamy spisu aplikacji, wszystkie programy umieszczone są na ekranie głównym. To rozwiązanie ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, więc opinię pozostawiam już Wam. Jeżeli pozbędziecie się jakiejś aplikacji, to znajduje się jeszcze przez 24 godziny w sekcji odinstalowane, skąd można ją szybko przywrócić do życia. Jakichś mega wyszukanych aplikacji nie ma oprócz jednej, którą chwali się LG, a mowa o Popout. Program wykorzystuje oba aparaty, tworząc zdjęcia z efektem wyróżnienia pewnego elementu. Nie ukrywam, efekt jest sztuczny i mało widowiskowy. Fakt, nie zrobimy tego przy użyciu innego średniopółkowca, ale szpanowanie takimi zdjęciami to nic godnego pochwały. Jeżeli macie inną opinię na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Tak, jak już wiecie, XCam ma dwa aparaty. Wiem, miało być na sam koniec, ale jak widzicie, nie wytrzymałem. Standardowy o rozdzielczości 13 megapikseli i szerokokątny o rozdzielczości 5 megapikseli. Pierwszy standardowy obiektyw łapie kadr 76 stopni, natomiast drugi, szerokokątny, aż 120 stopni, co pozwala uchwycić dużo więcej elementów w polu naszego widzenia. Fotki jak na średnią półkę są całkiem ok, jeżeli zadbamy o dobre doświetlenie albo zdjęcia będziemy robić w słoneczny dzień na dworze, to i szczegółowość, i kolory, a nawet plastyka będzie całkiem spoko. Robiłem sporo zdjęć XCam po zmroku i zauważyłem pewną zależność, czym bardziej pomniejszone jest zdjęcie, tym lepiej wygląda. Z każdym przybliżeniem zauważalne jest mleko, zlane ze sobą piksele próbujące stworzyć coś sensownego, ale wychodzi to jak wychodzi. O obiektywie szerokokątnym można mówić dużo i w większości w superlatywach. Fotografowanie pomieszczeń, budynków daje efekt podobny do tych z obiektywów fisheye, czyli rybiego oka. Spójrzcie na te zdjęcia, są naprawdę widowiskowe. Bardzo podoba mi się szybkość przechodzenia pomiędzy obiektywami. Jedno kliknięcie i tyle. Świetny gadżet dla amatorów fotografii, a nawet półprofesjonalistów. LG nie zapomniało o frontowym aparacie, nie dziwi to, jednak znając Koreańczyków, którzy przez długi czas żałowali nam czujnika światła, to nieobecność kamerki selfie specjalnie by mnie nie zdziwiła. Nie wyprzedzając faktu, bo wszystko jeszcze się może zdarzyć, przybliżam Wam specyfikację frontowego aparatu. 8 megapikseli ze światłem 2.4. W słabych warunkach oświetleniowych nawet nie spoglądajcie na fotografię, bo można wpaść w kompleksy. Są takie szumy na zdjęciach, że można pomyśleć, że aż tak nas wypryszczyło. Brrr. Przejdźmy do muzyki. Muzyka to zaskakująco mocny punkt Cama. LG już mnie przyzwyczaiło, że nie zawsze dają w swojej aplikacji equalizer, szczególnie jeżeli chodzi o średnią półkę. Wiadomo, możliwość zmiany podstawowych opcji muzycznych to sprawa mocno zaawansowana. Tutaj jest moment, żeby wyczuć sarkazm. Nie będę już tak krytyczny co do jakości, na głośniku multimedialnym nie jest oszałamiająco głośno, ale smartfon gra czysto, nie zniekształcając tonów. Bardziej pewnie interesuje Was jakość na słuchawkach, zrozumiałe. XCam pod tym względem wypada jak reprezentacja Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Jest ok, ale żeby od razu wyskakiwać na ulicy i świętować te sukcesy, to nie powiem. Tak czy inaczej, tylko melomani mogą narzekać. Internet w tym modelu jest szybki, aczkolwiek jak dobrze wiadomo, XMach jest stworzony do internetu, a więc inny superbohater LG. XCam jest szybki, umiarkowanie oczywiście. Telefon obsługuje LTE w standardzie do 150 MB na sekundę. Podsumowując, LG XCam to wady i zalety. Wadą jest na pewno wykonanie i jest niemożliwością, aby smartfon pozostał w takim stanie, jakim jest teraz, przez dłuższy czas. I do tego ten zarzucony ekran, ale z drugiej strony aparat. Podwójny aparat, a efekty robienia zdjęć szerokokątnym obiektywem są naprawdę genialne. I teraz pytanie, co jest ważniejsze? Z tym pytaniem Was pozostawiam i mam nadzieję, że odpowiecie na nie w komentarzach. Jestem mega ciekawy, co sądzicie na ten temat, czy warto kupić LG XCam, czy może jednak dozbierać do tego LG G5, które jest prawdziwym urządzeniem LG, a nie takim nabieranym czymś. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że film Wam pomógł i się spodobał, dlatego jeżeli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, klikając
tutaj ten czerwony przycisk. To tyle z mojej strony. Cześć i do zobaczenia.